Na wiadomości z regionu Myślenice ITV zaprasza Jania Construction. Globalna myśl, lokalny inwestor. Dzień dobry, Ewelina Mielecka-Stankiewicz. Oto co w dzisiejszym wydaniu wiadomości z regionu. Wielka strata nie tylko dla Krakowa, ale i dla całej Polski. Odszedł kardynał Franciszek Macharski. Z powiatu wyjechało tysiące pielgrzymów. Piotr Hajduk wybrany na wójta gminy Pcim. We wtorek, 2 sierpnia, zmarł były metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski. Miał 89 lat. Kardynał Macharski wielokrotnie podczas kierowania archidiecezją krakowską przebywał w Myślenicach i powiecie myślenickim. Konsekrował m.in. kościoły w Jasienicy i Dziekanowicach. Dokonał również koronacji obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej w 1991 roku i rekoronacji obrazu Matki Boskiej Myślenickiej w roku 1983. Pogrzeb świętej pamięci kardynała Franciszka Macharskiego odbędzie się w piątek, 5 sierpnia o godzinie 11 w katedrze na Pawelu. Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Bardzo mocno zaangażowana w przebieg tego wydarzenia była społeczność powiatu myślenickiego. Nasz region w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży odwiedziło ponad 15 tysięcy pielgrzymów ze wszystkich kontynentów. Pobyt gości z całego świata organizowali wolontariusze w 5 dekanatach. Dzień dobry, Polska! Radosną atmosferę Światowych Dni Młodzieży dało się odczuć m.in. w Lubniu. Nie tylko podczas imprezy, ale i po jej oficjalnym zakończeniu. Wszystko za sprawą pielgrzymów z hiszpańskiej Kordoby, którzy w Lubniu przebywali aż do 2 sierpnia. Teraz chcemy razem z nimi się tutaj bawić i świętować i przeżywać wspólnie właśnie młodość wiary, a zarazem i przeżywać wspólnie tą iskrę miłosierdzia, która ma wyjść od nas i rozpalić wszystkich chrześcijan. Przygotowaliśmy taki wieczór integracyjny. Chcemy pokazać trochę góralskiej muzyki, chcemy później pokazać nasz zespół regionalny, no a przede wszystkim zintegrować się, poznać ich, bo tak naprawdę dopiero dzisiaj mamy możliwość się z nimi spotkać i zobaczyć, jak oni wyglądają, a oni zobaczą, co my potrafimy i myślę, że wspólnie się pobawimy. How do you enjoy in Poland and here in Lublin? It's been amazing. I'm staying with a family, and they have welcomed us really warmly, and they are treating us very kind. So we feel really welcome. The barrier of language is a bit difficult to overcome, and it leads to very funny situations. But we are having a really fun time with them, and I'm. Very pleased with them. I just want to say thank you to the Polish people and how they have welcomed us. It was very warm and kind. Thank you. Hola, hello. See you on the other side. Seguro que salimos. Te quiero, mamá. Te quiero. Viva España. Viva España. Jednym z elementów obchodów Światowych Dni Młodzieży w powiecie myślenickim była specjalna linia telefoniczna uruchomiona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Właśnie w tym oto budynku przez 24 godziny na dobę wolontariusze Światowych Dni Młodzieży i Ośrodka Interwencji Kryzysowej starali się pomóc tym, którzy tej pomocy oczekiwali. Dla mnie było to niesamowite doświadczenie, wielki sukces i takie poczucie ogromnej radości, bo, drodzy Państwo, pracowali z nami wolontariusze, 15 osób, była to grupa międzynarodowa, ponieważ oprócz Polaków w grupie wolontaryjnej pracowali ludzie z Węgier, z Ukrainy,
Byli to ludzie, którzy posługiwali wieloma językami, które były obowiązkowe podczas Światowych Dni Młodzieży, ale co jest istotne, drodzy Państwo, i co jest dla mnie chyba najcenniejsze, to to, że w naszym gronie były także osoby niepełnosprawne i te osoby właśnie były wolontariuszami, bo były to osoby niewidome, niedowidzące, były to osoby po porażeniu mózgowym i także służące nam wsparciem i pomocą. Była także osoba niesłysząca, głuchoniema, która służyła na Skype'ie swoim wsparciem osobom, które także korzystały z języka migowego. Z jakimi przypadkami się wolontariusze stykali i ilu osobom udało się pomóc dzięki funkcjonowaniu tej linii? Powiem tak, jak zabierałam się do tej pracy, kiedy wpadł mi ten pomysł do głowy, to bardzo się bałam, że w ogóle nikt do nas nie zadzwoni. Potem się bałam, że będą takie problemy, które nas przerosną. Bogu dzięki, były problemy na naszą miarę i byłoby tych problemów wystarczająco dużo. To znaczy, mieliśmy 44 zdarzenia w różnych językach. Były to na szczęście takie proste kryzysy, wynikające z tęsknoty, ale też z zagubienia w tłumie ludzi, zagubienia bagażu na przykład, więc żadne takie trudne sprawy, z którymi my się tutaj w ośrodku na co dzień mierzymy, ale służyliśmy całodobowo. Ja powiem Państwu, że jestem szalenie zmęczona, a myślę, że Państwo, którzy tu pracują także, bo pracujemy od poniedziałku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w 12-godzinnych zmianach, więc potężny wysiłek tych ludzi, wspaniałych ludzi, którzy no, z wielką ochotą i z wielką chęcią pomagają. Czy ta linia będzie dalej, jej funkcjonowanie będzie kontynuowane już po zakończeniu imprezy, już nie dla osób, które uczestniczyły w Światowych Dniach Młodzieży, tylko po prostu dla mieszkańców powiatu? Dobre pytanie, panie redaktorze, ponieważ my pracujemy już całodobowo telefonicznie, natomiast to pytanie pokazuje także nam, że trzeba iść dalej. To znaczy w wolontariuszach jest wola dalszej współpracy z nami i musimy po prostu wymyśleć, jaka to będzie formuła. Na pewno będziemy pomagać, na pewno będziemy wspierać, tak jak to się obecnie dzieje. No i znowu muszę Państwu podziękować, że zawsze stoicie po naszej stronie i zawsze tak i dajecie nam, przekazujecie dobre informacje, także związane z naszą tutaj pracą. Serdecznie Państwu dziękuję. Sprzed siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach dla Wiadomości z regionu Myślenice i TV mówił Bartosz Cwynar. 29 lipca podczas sesji Rady Gminy Pcim oficjalnie zaprzysiężono nowo wybranego wójta Piotra Hajduka. W przedterminowych wyborach, które odbyły się 24 lipca, konkurował on z Wiesławem Ostafinem. Piotr Hajduk swoją funkcję będzie pełnił do końca obecnej kadencji samorządu. Pokaz koszenia zboża kosą, dawne narzędzia przydatne w domu i gospodarstwie oraz innych ciekawych atrakcji miały okazję doświadczyć dzieci ze świetlic środowiskowych z gminy Raciechowice. Dzięki projektowi realizowanemu przez tamtejszy Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Raciechowice 2005. A to musicie ładnie pozbierać tutaj te... Głównie to przygotowałem pokaz koszenia, jak kiedyś koszono, klepania kosy, jak się przygotowano do tego, jak również przygotowałem narzędzia, którymi to robiono staremi, w ogóle na roli, kiedy jak uprawiano, czym się posługiwano, jak to wszystko wyglądało. Niektóre rzeczy to nawet starsze osoby no, nie znały, nie pamiętają, no bo te niektóre rzeczy mają tam już. No, XIX wiek, nie? To troszeczkę lat mają, a dzisiaj mamy XXI, no to wiadomo. Ten projekt stanowi kontynuację kilkuletniej działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku i generalnie całych samorządowych, gminnych działań kierowanych do seniorów. A kontynuacja polega również na poszerzeniu kręgów odbiorców działań UTW i kierowaniu ich właśnie do najmłodszych mieszkańców celem integracji, wymiany wiedzy, doświadczeń, uczenia dzieci o tym, czego już być może często to w otoczeniu swoich domów, swoich gospodarstw nie zobaczą. O, tutaj jest te znamy. To jest stołek do klepania kosy. To jest wzór bawarski. Najbardziej mi się spodobało, gdy pan od autobusów kosił tutaj zboże i później, gdy mogliśmy je sobie rozetrzeć i zjeść. Albo podobało mi się też, jak zbieraliśmy te snopki, znaczy robiliśmy snopki z tego ziarna. W ubiegły piątek w Domu Greckim kolejny raz swoje oczy mogli nacieszyć miłośnicy sztuki. Tym razem we wnętrzu muzeum zagościł wernisaż wystawy grupy Cztery Pejzaże, którą tworzą Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz, Jan Wołek oraz Aleksander Żywiecki.
Patrzyna, bo to jest druga wspólna wystawa naszej grupy, która lubi malować to, co widzi. Nie szuka daleko trudnych tematów. Rzeczywistość, która nas otacza, jest przynajmniej naszym zdaniem tak rewelacyjnie niewyczerpana, jeżeli chodzi o motywy, o piękno, które na każdym kroku można dostrzec. Bogusław Cupiał nie jest już właścicielem Wisły Kraków. Biała Gwiazda, której baza treningowa ulokowana jest na Myślenickim Zarabiu, od lipca tego roku należy do przedsiębiorcy Jakuba Meresińskiego. W rozwoju klubu będzie pomagał mu Marek Citko, były piłkarz Widzewa Łódź. Na chwilę obecną nie ma żadnych przesłanek, aby w związku ze zmianą właściciela Wiślacy zostali przeniesieni z Myślenic. Tegotygodniowe zaproszenia zaczynamy od Głogoczowa. Tam w każdy czwartek sierpnia aktywnie i sportowo będą mogły spędzić czas całe rodziny. W programie m.in. speedball, judo, kolarstwo. Teren zielony za szkołą podstawową czeka już dziś od godziny 16. W weekend mamy dla Państwa propozycję uczestnictwa w charytatywnym zlocie miłośników samochodów terenowych w Myślenicach, który potrwa do niedzieli 7 sierpnia. W sobotę o godzinie 11 nastąpi prezentacja samochodów na płycie Myślenickiego Rynku. Natomiast wieczorem o 19 na Dolnym Jazie zagra dobrze znany w Myślenicach australijski wokalista i multiinstrumentalista Bill Neal. Uzbierane podczas zlotu pieniądze przeznaczone zostaną dla Dawidka Sali. Fanów nieco innych wrażeń zapraszamy natomiast na kulturalne soboty w Banderozie i wieczory teatralne w hotelu Black and White, organizowany przez Myśleński Ośrodek Kultury i Sportu. Start już w tę sobotę o godzinie 16, a w programie m.in. koncert orkiestry dętej OSP Zawada oraz Dziki Zachód, czyli konkursy, gry i zabawy dla całych rodzin. Niedzielny poranek 7 sierpnia to z kolei wędrówka na Górę Szczebel z cyklu Odkryj Beskid Wyspowy. Zbiórka o godzinie 9 przy szkole w Tęczynie. Jak co tydzień zapraszamy Państwa do oglądania naszego programu Czas na rozmowę gość Myślenicy ITV. Tym razem w naszym studiu zasiądzie ksiądz Piotr Dąbrowski, polski misjonarz w Peru, z którym porozmawiam m.in. o trudach pracy na obcym kontynencie oraz o różnicach kulturowych i religijnych, jakie tam napotkał. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.